Cześć, tu Kepson. Dawno nie było recenzji baru wietnamskiego a la Hinon, a tak też sobie pomyślałem, że ostatnio wrzucone kebabiki, kurczaki a la KFC to dla odmiany spróbuję sobie właśnie coś takiego. Materiał nagrywany 2 tygodnie temu mówię w kontekście podniesienia cen po nowym roku, którego ja, przynajmniej za moje danie zapłaciwszy, nie zauważyłem. Rok temu kosztowało to 18 i teraz kosztuje 18. Być może to się zmieniło przez te 2 tygodnie, bo tak jak mówię, też trochę czasu minęło. Z racji, że jadłem tam kilka razy to danie, ale wcześniej właśnie nie nagrywałem, to opinia budowana jest na podstawie kilku wizyt. Na przestrzeni czasu w lokalu powiększono ofertę o jakieś tam dania z makaronem, jakieś tam udony, ale tego jeszcze nie jadłem. Chciałem nakreślić, że starają się tam rozwijać, bo nawet jakiś kebab tam był, ale ostatnio zapytałem, czy jest w ofercie, bo mówię, to może być ciekawe, bo kiedyś jadłem w barze chińskim, takim wietnamskim, wiecie, spolszczonym, i to był nawet spoko kebab i chciałem zobaczyć, czy tu jest, ale aktualnie nie było. Do miniatury w filmie użyłem dania, które zamówił mój kolega Łukasz. Śmieszne, bo na tej tablicy nazwa dania napisana jest z błędem. Oczywiście, jak państwo z Wietnamu mogą takie błędy robić, bo to nie jest ich ojczysty język, na to się przymyka oko. No, umówmy się, oni tam nie muszą poprawnie władać polszczyzną, ważne, że rozumieją. Tam oni do nas mówią, to też my to rozumiemy w miarę, także tu nie ma problemu. Ale jakoś nie wierzę, że firma, która realizowała te plansze z daniami, też tego nie zauważyła. Aby odjebać robotę, że tak brzydko powiem i się masz Wiktor, na to mi wychodzi. Zrobiłem przebitki na dania kolegów. Kolega naprzeciwko wziął kurczaka słodko-kwaśnego za 17 zł. Kolega po prawicy wziął tę pozycję, gdzie był błąd, czyli kauczak specjalny za 21. Można zobaczyć, jak to wygląda. Ja wziąłem kurczak po wietnamsku za 18 zł. Surówka na kapuście, znana wszystkim fanom barów wietnamskich, taka dość stonowana w smaku, powiedziałbym, że bardziej gorzka, bo też często się trafia, że w takich barach jest to albo słodkie, albo tak nieco kwaśne, no jak to też kapusta, ta była właśnie stonowana, fajna przegryzka do mięsa, bo też po którymś gryzie samego kurczaka cię zmuli. Bo nie oszukujmy się, też w tych daniach czuć taki charakterystyczny posmak, glutaminian czy coś, no i to znacznie wpływa na smak, bo zazwyczaj to ma właśnie w zadaniu jakby wzmacniać te podstawowe smaki, kwaśny, słony, ostry na przykład. No to wiecie, te podstawowe wachlarze smaków, taki glutaminian wzmacnia, ale czasami właśnie przez to sprawia się, że masz przesyt któregoś tam tego smaku, który wyczujesz najbardziej. Ryż jak to ryż, uformowany od naczynka, nie był rozgotowany, a to też czasem się zdarza. Klasa średnio niska, że tak powiem, ale akceptowalna. Co do kurczaka, to na samym początku patrzę, że przez oświetlenie wydaje się jakby być nieco bardziej pomarańczowy niż był w rzeczywistości, a w rzeczywistości był taki czerwono-pomarańczowy, a czasem jak zamawiałem, to był całkiem czerwony. Może to zależne od proporcji dodanej przyprawy do panierki, w smaku takie jakby nieco słodkie, jeszcze przed polaniem sosów ten smak był wyczuwalny, jakby papryka słodka znajdowała się w panierce, środek sam był w sobie trochę wysuszony, być może przeciągnięty podczas obróbki termicznej, ale sprawę podratowały sosy, które były w dzbankach oraz taki sos sojowy na bazie warzyw, gdzie mocno wyczuwalna była cebula, a panierka była dość miękka. Na brzegach czasem zdarzył się nieco bardziej przysmażony fragment, który był chrupiący. Coś innego niż kurczak na chrupko, a bardziej jakby w jakiejś cienkiej obtoczce po prostu, nie wiem co tam mogło być, jakaś mąka. No taka podstawowa obtoczka też z jakąś przyprawą słodką. Właśnie myślałem, że to może papryka słodka, bo na to smak by mógł wskazywać, oraz ta barwa tej panierki. No tak to wyglądało. No i co? Według mnie dużo lepsze rozwiązanie od tych kuraków na chrupko, gdzie większość to panierka przesiąknięta tłuszczem. Mówię tutaj nie konkretnie o przykładowo odpowiednikach KFC, które nagrywam, ale w tych barach wietnamskich. Tu jeszcze takie w miarę, choć w połowie jedzenia człowiek jest już zamulony, tak jak mówiłem wcześniej, a ja byłem właśnie zamulony, więc resztę wziąłem sobie na wynos, bo porcja była solidna. Porcja duża, tutaj na porcję też, ale to w zasadzie wszędzie chyba w tych barach wietnamskich porcje zazwyczaj są bardzo duże, także tutaj w tej kwestii ten lokal jakby nie odstawał od konkurencji, ale to było w miarę poprawne. Co do sosów, to zauważyliśmy taki lekki regres, jakby jeden i drugi był bardziej rozwodniony, słodko-kwaśny był bardziej słodki, a ostry, gdzie kiedyś naprawdę potrafił dać w czapkę, to cień samego siebie, może to zależy też od konkretnego dnia i po prostu tak, jak im to wyjdzie. Z wszystkich wizyt zdarzyło mi się też, jakby to danie było zrobione kiedyś nieco inaczej, bo cała panierka wydawała się
się być bardziej chrupiąca. Tak samo cienka jak tutaj, lecz przypominała cienką skórkę, co smakowało wybornie. Tu miejscami taki rozmoknięty farfocel, ale zjadliwe. Poziom też myślę, że zachowany mniej więcej na kilka tych wizyt. Raz się naprawdę taki sztosik trafił, reszta to mniej więcej to co tutaj, także ten poziom zachowany. Szósteczka wjeżdża. No i co, na ten moment z kinolami dam sobie spokój. Jeden wystarczy, może za jakiś czas wrzucę coś, a tymczasem pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Mariana Czerniewskiego oraz Nurisa. Cześć.